Dzień dobry. Słuchacie Państwo audycji Polityki Insight Przyszłość jest dziś, w której rozmawiamy o technologiach i ich wpływie na nasze codzienne życie. Naszymi gośćmi są eksperci i politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Wspólnie zastanawiamy się, jak sztuczna inteligencja, roboty, drony, biometryka czy internet rzeczy zmieniają społeczeństwo i nas samych. Partnerem audycji jest Orange Polska. Zapraszam do słuchania, Marek Świerczyński. Energia drożeje, paliwa się kończą, ludzkość zatruła klimat tak, że za chwilę na Ziemi nie da się żyć. Kasandryczne prognozy zalewają nas zewsząd i każą pilnie jak nigdy dotąd szukać drogi wyjścia z energetyczno-klimatycznej pułapki, w którą wpadł świat w XXI wieku. Czy jest coś, co opanuje system, który najwyraźniej wymknął się spod kontroli? Jak sprawić, żeby mniej energii marnować, lepiej produkować i mniej truć? Krzysztof Bolesta z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych tu widzi pierwsze i najważniejsze zadanie dla sztucznej inteligencji. Chodzi o to, żeby w pierwszym kroku dowiedzieć się, w jaki sposób konsumujemy energię i w jaki sposób produkujemy energię, żeby to później zderzyć, przeanalizować i zacząć lepiej tym systemem zarządzać, bo to jest bardzo skomplikowany system. Za mało jest danych, żeby wszystko ładnie poukładać w szufladki. O których godzinach, jak wiele, kto produkuje, kto zużywa. Na początku sektora energii to było dosyć proste. Była jedna duża elektrownia i było dosyć mało odbiorców. Dzisiaj to są tysiące, jeśli nie miliony konsumentów zasilanych z coraz bardziej rozproszonych systemów, więc tak naprawdę sztuczna inteligencja musi najpierw nauczyć się tego, jak konsumujemy energię, żeby lepiej tym systemem zarządzać i wydusić z niego tyle, ile można, czyli konsumować jak najtaniej. Jak we wszystkich innych możliwościach zastosowania sztucznej inteligencji, na początku są dane. Potrzeba ich mnóstwo, również dlatego, że komputerowe algorytmy, w przeciwieństwie do człowieka, tym lepiej sobie radzą, im więcej informacji mają do dyspozycji. Aby system oparty na sztucznej inteligencji pomógł nam lepiej zarządzać produkcją, dystrybucją i zużyciem energii, trzeba nam danych z czujników, liczników, sieci przesyłowych, elektrowni, a nawet z kominów. Pełnomocnik premiera do spraw programu Czyste Powietrze i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny tłumaczy, że końcowy produkt spalania nie doczekał się jeszcze w Polsce wiarygodnego opisu w liczbach. Jeżeli chcemy w Polsce zwalczyć niską emisję, to musimy zrobić coś, czego w Polsce nie mamy, a mianowicie bazę danych o urządzeniach tych wszystkich, które emitują szkodliwe substancje do atmosfery. Czy to pyły PM10, PM2,5, czy to dwutlenek węgla, który też przecież powstaje w trakcie spalania paliw w naszych domach. I aż trudno sobie wyobrazić, ale Polska, kraj, w którym w gospodarstwach domowych spala się 85% węgla, który jest w gospodarstwach domowych w Europie spalane dla potrzeb ogrzewania się, no i nie ma się co oszukiwać. To palenie drewna i węgla w domowych piecach w Polsce to jest źródło smogu, benzo, pirenu i tych wszystkich szkodliwych substancji, które są w powietrzu, to Polska taką bazą danych nie dysponuje. Wyobrażam sobie, że jeżeli wykonamy przedsięwzięcie polegające na tym, że tak jak mamy księgi wieczyste i mamy mnóstwo informacji na temat nieruchomości, chociażby w ewidencji gruntów i budynków, w księgach wieczystych, nie mamy informacji na temat bardzo ważnego atrybutu nieruchomości w Polsce, jakim jest źródło ciepła w tym domu. Jeżeli zgromadzimy taką bazę danych, jeżeli wyposażymy ją w informacje na temat tego, kto czym pali i kto jakie ma źródło ogrzewania w domu, to ta baza danych jako narzędzie pozyskanej informacji będziemy mogli sobie informacje zgromadzone tutaj nałożyć na przykład kwestie danych dotyczących gromadzonych w Państwowym Monitoringu Jakości Powietrza. Będziemy mogli sobie to nałożyć na dane Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące różnego rodzaju zachorowań, tudzież kwot wypłacanych w różnych miejscach Polski na różnego rodzaju świadczenia medyczne. To są dane wielokrotnego zastosowania w wielu różnych przypadkach. To są też dane, które będziemy mogli użyć do tego, żeby sprawdzić, jaki jest poziom aktualnej efektywności energetycznej polskich budynków i w kontekście Green New Dealu to podstawowe narzędzie optymalizacji, jakie mamy do dyspozycji, no to poprawa stanu izolacji polskich budynków. Ja widzę gigantyczne zastosowania dla sztucznej inteligencji w Polsce, tylko żeby zacząć ją stosować, to musimy zgromadzić stosowny rezerwuar danych, który uzbroi nam tę sztuczną inteligencję w służbie poprawy efektywności energetycznej czy w służbie walki o lepsze powietrze.
Celem jest więc ochrona klimatu i nasze zdrowie, ale po drodze głównie oszczędności dla producentów energii i jej odbiorców. Już teraz algorytmy, wciąż karmione zbyt małą ilością danych, są w stanie z grubsza przewidzieć, jakie będzie zapotrzebowanie na prąd i jak duża jego podaż. Naukowcy zaś, tacy jak profesor Dariusz Baczyński z Politechniki Warszawskiej, starają się udoskonalać programy prognostyczne z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Prognozujemy, ile na przykład cała Polska będzie potrzebowała jutro o określonej godzinie energii elektrycznej. Możemy prognozować w skali mniejszej, czyli w skali pojedynczego miasta, czy nawet pojedynczych stacji elektroenergetycznych, czy pojedynczych odbiorców, jeżeli mówimy o odbiorcach przemysłowych. No i odbiorcy przemysłowi to robią, też muszą prognozować, jak będzie wyglądało ich zapotrzebowanie następnego dnia, żeby móc na przykład kupić na giełdzie energii odpowiednią ilość energii. To jest zapotrzebowanie, no ale też możemy prognozować i prognozujemy już produkcję energii w tych źródłach, które od nas nie zależą. Czyli głównie mówimy tutaj o farmach fotowoltaicznych, wiatrowych, których produkcja zależy od warunków meteorologicznych. I tutaj składają się na to dwa elementy. Jeden element to jest samoprognozowanie warunków pogodowych, a potem za pomocą sztucznej inteligencji, zwykle sieci neuronowych, uwzględniamy te warunki lokalne i jesteśmy w stanie lepiej zaprognozować to, co zostanie wyprodukowane w danym źródle. No efektem z jednej strony to jest prognoza zapotrzebowania, z drugiej strony jest prognoza produkcji w tych źródłach, których nie jesteśmy w stanie bezpośrednio sterować, no ale dzięki temu my możemy przygotować na przykład te jednostki, które wspomagają system wtedy, kiedy no, musimy wyprodukować energię ze źródeł konwencjonalnych. Czyli możemy zaplanować, że na przykład jutro uruchomimy dwie elektrownie rano węglowe, a na przykład na wieczór będziemy musieli jeszcze jedną elektrownię węglową albo gazową uruchomić, żeby sprostać zapotrzebowaniu, bo jest szczyt wieczorny zapotrzebowania. Walka ze szczytem wieczornym to jedno z największych wyzwań energetyków. Z jednej strony nie chcą, by zapotrzebowanie na prąd gwałtownie rosło, gdy większość ludzi wraca do domów po pracy i szkole. Z drugiej boją się, że oferując tańszy prąd nocą, tylko odsuną ten sam problem na godziny późnowieczorne, a wykres energetycznego głodu Polaków zrobi się jeszcze bardziej stromy i skurczy z 5 do 2-3 godzin. Gdyby na szeroką skalę w tym systemie działała sztuczna inteligencja, mogłaby sama podpowiadać użytkownikom decyzje, które oszczędziłyby stresu energetykom i zmniejszyły rachunki za energię. Ale nie zrobią tego tradycyjne narzędzia czy urządzenia. Trzeba sięgnąć po wspomaganie. Krzysztof Bolesta. To jest dokładnie o co chodzi w zastosowaniu sztucznej inteligencji w sektorze energii. To jest tak, że dzisiaj ciągle te systemy, które mamy, one nie są smart, nie są na tyle mądre, żeby zrobić pewne rzeczy w czasie rzeczywistym. To jest ciągle robienie rzeczy na zakładkę i tak naprawdę to kosztuje nas pieniądze, no bo nie wiemy do końca, jak się będzie odbywał przepływ energii między producentami a konsumentami, więc robimy troszkę na zakładkę i z tego, co wiemy, co nas nauczyła historia. Natomiast sztuczna inteligencja nauczy się tego wszystkiego dosyć szybko, mamy nadzieję, no i będzie wszystkie te rzeczy, odłączanie, wyłączanie, magazynowanie, robić w czasie rzeczywistym. Smart grid, inteligentna sieć, w tym przypadku energetyczna. Marzenie energetyków i tych konsumentów, którzy już o nim słyszeli. Najbardziej zaś tych najaktywniejszych, którzy na swoich działkach stawiają wiatraki, a na dachach instalują panele wytwarzające prąd ze słońca. Piotr Woźny dodaje, że nowe zachowania użytkowników energii, którzy coraz częściej stają się też jej wytwórcami, z czasem wymuszą powstanie sieci przyjaznej środowisku i prosumentom. Ja rozumiem ideę smart gridu w ten sposób, że jest to sieć, która wie bardzo dużo o swoich użytkownikach i która w trybie praktycznie online, nakładając na to też pewne predykcje pogodowe, wiedząc jak będzie świecić słońce, jak będzie wiał wiatr, to jest sieć, która wie, czy warto dla potrzeb zapewnienia zdolności korzystania z energii elektrycznej ciągnąć tę energię z daleka, z przysłowiowego Bełchatowa, czy warto korzystać ze źródeł, które są dużo bliżej i które być może nie generują energii w taki sposób oczywisty, powtarzalny i pewny, ale da się je stabilizować i da się nimi zarządzać. Bo to, co jest bardzo ważne przecież w tej całej rewolucji fotowoltaicznej, że punktem wyjścia było to znowu 14,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce, bo pewnie tyle ich mniej więcej mamy. Praktycznie każde gospodarstwo domowe jeszcze tam, nie wiem, kilkanaście lat temu było wyposażone w jednokierunkowy licznik energetyczny, czyli tylko i wyłącznie dokonywało poboru energii z sieci, więc potrzebowało mierzyć tylko tyle, ile zużyliśmy.
to najważniejsza zmiana w byciu prosumentem polega na tym, że w moim domu jest montowany dwukierunkowy licznik energetyczny, który opomiarowywuje to, ile ja energii pobieram z sieci, ale też ile energii oddaję do sieci. Im więcej będziemy mieli prosumentów w sieci energetycznej, tym więcej będziemy wiedzieli na temat specyfiki zachowań poszczególnych konsumentów energii, ale i też na temat tego, ile oni energii w stanie są do tego systemu dorzucić. Budowa systemu, który wie o nas wszystko, brzmi atrakcyjnie, ale też groźnie. Zastosowanie sztucznej inteligencji opartej na danych wymaga od nas kompromisu. System może nam pomóc tylko jeśli będzie zbierał prawdziwe informacje, najlepiej natychmiast. Czyli trzeba się do niego podłączyć i pozwalać, by nas obserwował. Energetyczny wielki brat to jeden z tematów poważnej debaty, mówi Krzysztof Bolesta. To jest rzeczywiście kwestia, która jest szeroko dyskutowana, dlatego że te dane na temat tego, jak konsumujemy energię, no to są też nasze prywatne dane. No i ich ochrona też jest bardzo ważna w tej nowej granicy sektora elektroenergetycznego. Dzisiaj te dane są zarządzane odpowiednio i na pewno uzyskiwanie do nich dostępu też będzie przedmiotem jakiejś gry konkurencyjnej. A to jest tak naprawdę, pokaż mi swój rachunek energetyczny, a powiem ci, kim jesteś. Dzisiaj tak jeszcze nie jest, ale jeżeli te dane będą na takim szczeblu szczegółowości, no to zdanie będzie już prawdziwe. Bo włączenie każdego urządzenia, czy też zwiększenie poboru mocy tego urządzenia, które chociażby jest w stanie czuwania, prawda, i przechodzi w tryb aktywny, będzie natychmiast widoczne. Tak, będzie natychmiast widoczne. Będzie można po analizie tych danych powiedzieć, kiedy jesteśmy w domu, kiedy nas nie ma, więc niektórzy mogą to wykorzystać do na przykład włamania. Także naprawdę cyberbezpieczeństwo w sektorze energetycznym będzie coraz ważniejsze. Włączać więc, czy nie włączać? Oto jest pytanie. I co włączać, by pozostać anonimowym na tyle, na ile chcemy, a jednocześnie skorzystać z dobrodziejstw inteligentnej sieci? Być może sama sztuczna inteligencja nam też to podpowie w przyszłości. Na dziś jednak ma pilniejsze, bardziej przyziemne zadania, o których mówi Piotr Woźny. Jeżeli uda nam się doprowadzić do pozyskania danych na temat poszczególnych budynków i opomiarować niejako te budynki, czyli wiedzieć, ile one na dzień dzisiejszy zużywają energii elektrycznej i energii cieplnej, jeżeli uda nam się to powiązać z tą przewalającą się przez Polskę rewolucją fotowoltaiczną, no bo jeżeli pod koniec tamtego roku mieliśmy 40 parę tysięcy domów jednorodzinnych, na których były elektrownie słoneczne, na koniec października mieliśmy już ponad 100 tysięcy takich gospodarstw domowych, to są wszystko użytkownicy z reguły nowoczesnych technologii, bo praktycznie każdy taki system fotowoltaiczny jest sprzężony z aplikacją, która pokazuje prawie że online informacje, ile tej energii wyprodukowałem sobie dla swojego domu, jaka jest skala mojej oszczędności. Więc myślę, że jeżeli pozbieramy dane na temat tego, ile my energii na dzień dzisiejszy tracimy, z informacjami też od tej przerastającej bardzo mocno grupy osób, które to sobie montują chociażby fotowoltaikę, ile one są w stanie energii produkować, to jestem przekonany, że jak te wszystkie dane zrzucimy i zaczniemy je wykorzystywać dla potrzeb właśnie poprawy efektywności energetycznej czy poprawy jakości powietrza, to będzie to gigantyczne wykorzystanie właśnie algorytmów, danych i cyfr dla potrzeb tego, żeby sobie poprawić rzeczywistość. Zanim wyjedziemy w przyszłość, skręćmy w jeszcze jedną uliczkę, do której prowadzi znak sztuczna inteligencja, w elektromobilność. Tu Krzysztof Bolesta wymienia zastosowania algorytmów, które już działają w praktyce, a których efektem jest ułatwienie, oszczędność i bezpieczeństwo. Sztuczna inteligencja na rynku motoryzacyjnym będzie miała zastosowanie w dwóch obszarach najszybciej. Pierwszy to jest autonomiczne pojazdy. Bo tu jest znowu pole do tego, żeby uczyć się, jak pojazd zachowuje się na ulicy i dzisiaj na przykład Tesla bardzo dużo zbiera danych. Każdy samochód Tesli dzisiaj jest takim pojazdem, który zasysa dane z otoczenia, analizuje je, przesyła do chmury. No i Tesla, każdy kolejny produkt będzie już coraz lepszy na podstawie tego, co te samochody się nauczyły, czyli mapowanie do otoczenia, zachowania innych uczestników ruchu. To jest wszystko przygotowanie do tego, żeby samochód w pewnym momencie mógł sam poruszać się po drogach. I to jest jedna taka rzecz, która wejdzie do zastosowania w rynku motoryzacyjnym. Druga to jest to, co już się dzisiaj dzieje na rynku energii odnawialnych, czyli zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do tego, żeby przewidywać, kiedy będą się psuć części. I takie firmy już dzisiaj nawet na rynku polskim działają. Chodzi o to, że na podstawie analizy danych o pracujących urządzeniach, one będą
cały czas połączone z siecią i będą przesyłać dane na temat tego, jak pracują. I rozwiązania sztucznej inteligencji będą przewidywać, kiedy na przykład turbina zacznie pracować gorzej i będzie ją trzeba wymienić. I tak samo będzie to działać w samochodach elektrycznych. Co się psuje, co można zrobić zdalnie. Kierowca będzie dostawał wezwanie do warsztatu, bo za chwilę część się zepsuje, więc będzie można to wyprzedzić i w związku z tym zmniejszyć ten okres, kiedy urządzenia nie pracują. I to też wpłynie na oszczędność, prawda? Dokładnie, bo dzisiaj ciągle, nawet jeżeli chodzi o turbiny wiatrowe, no to dopiero jak się turbina zepsuje, to firma musi ją naprawić. No i wtedy jest taki okres, kiedy ta turbina nie pracuje. Jeżeli będzie można przewidzieć, kiedy ona stanie, no to wymiana następuje od razu i nie ma tego okresu bez pracy. Praktyczna strona sztucznej inteligencji wydaje się więc znacznie sympatyczniejsza niż kreowane na jej temat legendy. Zwłaszcza, że zanim algorytmy zaczną śledzić nasze życie, śledzą już teraz tych, którzy łamią normy środowiskowe. Piotr Woźny opowiada, że jednym z pierwszych zastosowań sztucznej inteligencji, jakie jemu udało się wprowadzić, był internetowy bot, detektyw kopciuchów. Najlepiej zaczynać od małych, drobnych zastosowań. W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii jeszcze za czasów jego funkcjonowania, to kilka miesięcy temu, bodajże przez 4 czy 5 miesięcy udało nam się za relatywnie niewielkie pieniądze, to było raptem kilkadziesiąt tysięcy złotych, zamówić taki algorytm do przeszukiwania stron internetowych, serwisów sprzedażowych różnego rodzaju pod kątem występowania na nich ofert sprzedaży kotłów, które nie spełniają standardów emisyjnych. Wiadomą rzeczą jest to, że te wszystkie działania regulacyjne Komisji Europejskiej, one idą w tym kierunku, żeby na rynek urządzeń dla klientów nie były wpuszczane takie kotły, które przy spalaniu emitują zbyt dużą ilość szkodliwych substancji. To jest analogia systemu limitów emisji spalin silników spalinowych. Dokładnie to samo. I teraz wiadomą rzeczą jest też to, że żeby wyprodukować kocioł, który spełnia pewien standard emisyjny, trzeba zastosować technologie, materiały, czy zorganizować produkcję w taki sposób, że możemy przyjąć sobie z dużą dozą prawdopodobieństwa, że kocioł, który kosztuje 1000 albo 1500 czy 2000 zł, no on nie jest w stanie spełnić tych kryteriów jakościowych, które są wymagane przepisami prawa. Więc za takie kilkadziesiąt tysięcy złotych właśnie zamówiliśmy i wprowadziliśmy do użytku bota, którego zadaniem jest permanentne przeszukiwanie ofert w polskim internecie dotyczącym sprzedaży tego typu produktów. Końcówkę tego bota udostępniliśmy Inspekcji Handlowej, czyli Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dlatego że to on jest instytucją powołaną do tego, żeby badać, czy na polski rynek nie są wprowadzane kotły, które nie spełniają standardów emisyjnych. Każdy kopciuch mniej, ileś szkodliwych substancji nie wydostanie się do atmosfery. W ogólnym rozrachunku wszyscy nie będziemy musieli ich wdychać. Jeśli sztuczna inteligencja ułatwi takie pozornie błahe działania, to świetnie. Ale nie załatwi za nas wielkiej energetycznej zmiany. Nie zdecyduje, co robić, by pozbyć się węgla. Nie napisze za rząd żadnej strategii. Dlatego profesor Baczyński namawia, by zanim dla lepszej energetyki i klimatu zaczniemy używać sztucznej inteligencji, zaprząc wreszcie do działania naszą, zwykłą, ludzką. Jest szereg różnorakich zastosowań, które mogą wspomagać użytkownika, mogą zwiększać jego komfort, mogą oszczędzać energię, no ale na przykład tak jak w tej energetyce cieplnej, za podstawę tego, żeby budynek zużywał mało energii cieplnej, jest to, żeby miał szczelne okna, żeby miał dobrą izolację cieplną ścian. To jest podstawa. Dopiero do tego można dokładać kolejne elementy, które spowodują, że ten budynek będzie jeszcze mniej energii zużywał. Na przykład inteligentny czujnik. Jakiś inteligentny czujnik właśnie, czy inteligentne planowanie, prognozowanie tego, co w budynku będzie się działo, jakie będą zapotrzebowania, żeby odpowiednio zamagazynować sobie odpowiednią ilość energii wcześniej niż to przewidujemy, że będzie potrzebne. Także to są te podstawowe elementy, a potem za pomocą właśnie różnych metod obliczeniowych, sztucznej inteligencji możemy wycisnąć te kilkanaście procent, może 20 tego zysku. Głównym problemem jest to, w jakim kierunku iść. Państwo powinno nakreślić jakąś długofalową politykę i ta polityka powinna być na tyle długofalowa, żeby to było przynajmniej plan na najbliższe dwa pokolenia, czyli przynajmniej 50 lat. Takie strategiczne podejście. Tak, strategiczne, bo nie jesteśmy w stanie spalać węgla w nieskończoność. No, czymś będziemy musieli to zastąpić. Czy będą to źródła wiatrowe, czy będą fotowoltaiczne? No niekoniecznie, bo jeszcze cały czas nie mamy rozwiązanej sprawy kluczowej, czyli magazynowania energii. Jeżeli w warunkach polskich byśmy chcieli magazynować energię tak, żeby nam jej starczyło tak do normalnego użytkowania, jak teraz użytkujemy,
no to byśmy musieli wydać mnóstwo pieniędzy i postawić magazyny energii, które by pozwalały na magazynowanie tego zapotrzebowania w skali 1,5 miesiąca, 2 miesięcy, czyli te magazyny były przeogromne. Proszę sobie wyobrazić, że chcecie się Państwo zasilić w gospodarstwie domowym tylko z bateryjek, które kupujecie. No takie porównanie, prawda? I przez miesiąc wszystko, co chcecie robić, robicie z bateryjek. No to byłoby to dramatycznie kosztowne i poza tym no, z takiego środowiskowego punktu widzenia bardzo skomplikowane. Więc musimy mieć jakiś sposób przetwarzania tej energii w jakiś pośredni nośnik energii, czyli albo wodór, w którym możemy magazynować energię, albo jakieś inne substancje, czyli bardziej skomplikowane jakieś węglowodory, dzięki którym będziemy mogli wykorzystać tą energię wtedy, kiedy nie wieje, nie świeci słońce i kiedy nam ta energia jest potrzebna. W długofalowej analizie i prognostyce energetycznej sztuczna inteligencja też może być przydatna, ale pierwszy krok to uświadomienie sobie celu i tempa potrzebnych zmian. Żaden algorytm nie wymusi tego za nas. To ostatni odcinek serii o sztucznej inteligencji, w której próbowaliśmy ją zdefiniować i pokazać, jak zmienia nasze codzienne nawyki oraz jak wpłynie na przyszłość jednostek i społeczeństw. Za 2 tygodnie zapraszam na kolejny sezon, w którym będziemy przyglądać się, jak technologia zmienia miasta, w których żyjemy. Zastanowimy się, czy nowoczesne technologie mogą podnieść poziom życia ludności, usprawnić komunikację i zarządzanie miastami, czy zwiększyć poziom zaangażowania mieszkańców we wspólne sprawy. Zapraszam do słuchania.